Wyjechałem trochę późno z Warszawy i pomknąłem prosto na Łódź. Jakoś tak z odruchu, bo gdzieś tam jak rozmawialiśmy, to usłyszałem, że Tomaszów Mazowiecki to gdzieś pod Łodzią. Okazało się jednak to fatalną decyzją, bo pod Łodzią to trochę naciągnięte położenie. Więc za moment jakimiś wsiami lecę po wertepach za karę, 45 minut dłużej niż powinienem. I tak sobie myślę. Ach, tym atole. Spóźniony, ale pewny siebie jak nigdy. Zaparkowszy pod domem kultury tkacz, nogą otwieram drzwi od samochodu. Obracam głowę przez lewe ramię, a tam jej noga. Tak samo jak moja. Trzyma drzwi wejściowe uchylone i mówi: no hej. Piękna jak 100 piwoni, albo 100 tysięcy. I ten jej głos. Nie mija chwila, a my sami we dwoje, skąpani w 3200 kelwinach scenicznych halogenów. Nagraliśmy film, zrobiliśmy zdjęcia, zjedliśmy obiad, późny obiad. I wyjechałem o 5 rano, bo nie mogliśmy przestać rozmawiać. Do domu wracałem już z GPS-em, ale to w ogóle nieistotne. Jedyne, o czym myślałem, to ta piękna dziewczyna zza tych uchylonych nogą drzwi. A reszta? To już historia. Tak właśnie poznałem Maję. Dokładnie 4 lata temu. Moi drodzy, dziękuję bardzo za obejrzenie mojej Ody do Miłości. Jeżeli chcielibyście coś napisać w komentarzu, ale nie wiecie co, napiszcie. 100 tysięcy piwoni to bardzo dużo piwoni. Dzięki, pozdro.